nadzieję, że niedługo będziemy mieli kolejny koncert, gdzie będziemy mogli słuchać tego więcej. Let's hope we'll have another concert. We'll have an opportunity to listen to you. Zauważyliście tą harmonię, którą mieliśmy? Z jednej strony organy, z drugiej strony pianino. Have you noticed the harmony that we've had? Organ and piano. Fantastycznie. Wonderful. Przyjemnie słuchać i cieszyć się tymi darami, które mamy. It is wonderful to hear and listen to the gifts that we have got. Ale słuchajcie, nie wszystko jest tak harmonijne cały czas. But not everything is so harmonious all the time. A czasami w naszym życiu zdarzają się rzeczy, które nie są harmonijne absolutnie w ogóle. At times events in our lives occur that are not harmonious at all. I to właśnie wydarzyło się w życiu pewnej dziewczynki. And that's what has occurred in the life of a certain girl. A chciałem zacząć tą historią, bo jest to wstrząsająca historia. I'd like to start with that story because it is something that's shocking. Młoda dziewczyna, która wzrastała w Izraelu. A young girl that was growing up in Israel. A Izrael został zaatakowany przez armię nieprzyjacielskiego królestwa. And Israel was attacked by an army of an enemy. Aramejczycy zaatakowali i uprowadzili szereg ludzi, między innymi małą dziewczynkę, która została wyrwana ze swojej rodziny, ze swojego otoczenia. Israel was attacked and a young girl was taken away captive, away from her family, away from her environment. Nie było to harmonijne w ogóle. It was no harmonious at all. A wyobrażacie sobie ten ból, to cierpienie za bliskimi, za rodzicami? Can you imagine the pain, the suffering for her parents, for her close ones? Ciężko sobie wyobrazić, ja nie jestem w stanie. It is hard or difficult to imagine. I'm not able to. I ktoś mógłby powiedzieć, ta dziewczynka musiała tak przechodzić tak ciężkie chwile. And someone could say that this girl was going through such difficult time. Mogła wyrobić w sobie taką zatwardziałą nienawiść do tych ludzi, którzy ją uprowadzili. And she could in herself harden this hatred for the people that have taken her captive. I ta dziewczynka znalazła się w domu Naamana, który był jednym z liderów armii, która porwała ją z Izraela. And this girl ended up in the home of Naaman, who was one of the leaders of the army that was taken her away. I właśnie ten Naaman zachorował. And this Naaman got sick. Trąd pojawił się na jego ciele. A leprosy appeared on his body. Choroba, która jest nieuleczalną chorobą. A sickness that can never be healed. Myślę o czasie, w którym on żył, oczywiście. And I'm thinking about the time that he was living in. Najgorsza rzecz, jaka mogła tylko się wydarzyć. A worst thing that could have happened to. Człowiekowi, który był u szczytu władzy. A man who was at the pinnacle of influence. Mógł się tylko cieszyć swoim życiem i swoimi wpływami. He could only be happy and glad from his life and the influence that he had. A kiedy się nabawił trądu, and when Naaman got leprosy, ta dziewczynka mogła powiedzieć: niech Bogu będą dzięki za to, że pokarał właśnie tego wodza, prawda, z ręki Boga. And when Naaman got sick, this girl could say, thanks be to God for punishing this leader of this army. Za moje cierpienie. For my suffering. Teraz ty rozkładasz się za życia swojego. Now you're going to be falling apart during your life. Mogłaby tak powiedzieć. She could have said that. I wielu ludzi, których mamy dookoła, mogłyby powiedzieć, ma rację. And many people around us would say, he's right, she was right. Ale zauważcie, to nastawienie tej dziewczynki jest zupełnie inne. But take note, the approach of this girl is completely different. Czytaliśmy o tym i ja chciałbym jeszcze przeczytać parę słów. We read about it and I would like to read a few more words. Trzeci werset jeszcze raz chciałem powtórzyć. And I would like to repeat verse 3. Piątego rozdziału drugiej królewskiej. Chapter 5 of 2 Kings. Kiedy sprzątała ta dziewczynka, bo ta dziewczynka usługiwała, nie robiła nic znaczącego, sprzątała kurze, usługiwała, cokolwiek w tym domu trzeba było zrobić, to ta dziewczynka była odpowiedzialna za to. And this girl was cleaning up because she was responsible for helping her mistress whatever needed to be done. Ale pewnego razu rzekła ona do swojej pani. And then she said to her mistress. I zauważcie, nie wiem, czy wy słyszycie to w tych słowach, które ja teraz czytam. And take note, I'm not sure whether you're able to hear it in the words that I'm just reading. To pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi. This need to help other person. To nie jest radość z tego, że człowiek jest w nieszczęściu, ale to jest smutek
i pragnienie pomocy temu, który być może uprowadził ją ze swojego domu. It is not being happy to see someone who is suffering, but it is sadness and the need to help the person who is suffering. Pokazuje to nic innego jak charakter Boga w życiu tej młodej dziewczynki. It's showing nothing but the character of God in the life of this little girl. To jest charakter, który być może jest zauważany w życiu naszej młodzieży. It is a character that could be seen in the lives of our young people. Ach, zobaczcie to, ach, jakie głośno ono tutaj jest po tym przecinku. Gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Zauważcie, nawet nie mamy imienia tej dziewczynki. Take note, we don't even have the name of the girl mentioned. Ja bym nazwał ją bezimiennym bohaterem tutaj. I would call her a nameless hero. W tym swoim smutnym wydarzeniu swojego porwania z życia, będąc porwanym. In this sad event from her life to being taken away. Ta dziewczynka wyciąga rękę do tego, który jest w potrzebie. This girl stretches her hand out to the one who is in need. Dając mu kierunek i nadzieję, że zostanie wyleczony. Giving him direction and hope that he will be healed. Dla mnie jest to niesamowita postawa. It is an unbelievable approach to me. I oczywiście Naaman, muszę pójść dalej troszeczkę z tą historią, nie chciałbym się tu zatrzymywać, ale ona jest tak piękna, że chciałbym pokazać wam pewną niesamowitą myśl, która dalej też wychodzi z tego tekstu. And I need to move on, but I'd like to show another part of the story, which is wonderful. Oczywiście Naaman przychodzi, dostaje list od swojego króla, udaje się do króla izraelskiego. Of course, Naaman gets a letter from his king. He goes to the king of Israel. Prosząc o pomoc. Asking for help. A później staje rzeczywiście przed prorokiem Izraela. And then he stands before the prophet of Israel. Dostaje wskazówki, jak być uleczonym. He is given direction on how to be healed. Później jest troszeczkę sfrustrowany, bo prorok mu powiedział, żeby się obmył w wodzie Jordanu. And he's a little somewhat frustrated because the prophet told him to go and wash in the Jordan River. A czy nasze rzeki nie są lepsze przypadkiem, że muszę się tylko w Jordanii obmyć 7 razy? And Naaman says, our rivers worse that I have to wash 7 times in the Jordan River? Widzimy tutaj trochę tej dumy takiej. And we see proud. Niekiedy zastanawiam się, czy my tak dumnie nie podchodzimy do niektórych rzeczy, mówiąc, że nasze rzeczy są zawsze lepsze niż innych. And perhaps I wonder whether we sometimes with pride say that our things are better than others. Ale w końcu słudzy tłumaczą mu, że może powinien spróbować. And then his servants explain to him, convince him that perhaps he should try. I oczywiście, kiedy spróbował, trąd ustąpił z jego ciała. And when he did try, the leprosy was gone from his body. I wtedy Naaman, tak niesamowicie wdzięczny, udaje się z powrotem do proroka i mówi: ja chcę zostawić ci tutaj tego złota, srebra, bo jestem tak szczęśliwy, że to, co było nieuleczalne, zniknęło z mojej skóry. And then Naaman, being so glad, goes back to the prophet and he says, I want to give you this gold, this silver, because I'm so happy that I have been healed. I ta historia prowadzi nas do tej kolejnej niesamowitej lekcji, którą tutaj mamy. And this story leads us to another lesson, wonderful lesson that we have got here. 16 werset. Verse 16. Tam czytamy: lecz odpowiedział mu sługa Boży: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał na nie, aby przyjął, stanowczo odmówił. And the servant of God said, as the Lord lives, before whom I stand, I will receive nothing. And he urged him to take it, but he refused. Dlaczego odmówił? Why did he refuse? Dlatego, że łaska Boga jest za darmo. Because God's grace is for free. Dlatego, że cokolwiek mamy od Boga jest za darmo. Nie potrzebujemy żadnych pieniędzy. Because whatever we have from God is for free. We don't need any money. Dar oczyszczenia i dar zbawienia jest przed nami. Wszystko, co musimy zrobić, to wyciągnąć rękę i zaakceptować. The gift of being clean is from God. All we need to do is stretch our hand and accept it. I prorok to rozumiał. And the prophet understood. I mówi: nie daj mi żadnych pieniędzy, ponieważ to, co ty dostałeś, to jest dar od Boga i ja nie mogę wziąć kredytu za to. And he said that don't give me any money. What you have been given, what you have received is a gift from God. I cannot take any credit for it. Tak wielu z nas otrzymało ten dar od Boga. So many of us have been given this gift from God.
Nie możemy tego dla siebie samych trzymać. We cannot hold it for ourselves. To jest za darmo. This is for free. Musimy innym dać, ponieważ bardzo często ludzie o tym nie wiedzą. We need to give it to others because so often people don't know about it. A ta mała dziewczynka wiedziała właśnie o tym, że to nie może być dar tej nadziei, tej informacji o Bogu, który może uleczyć drugiego człowieka. But this girl knew about this gift of information that could heal another person. To nie może zostać tylko w mojej wiadomości. That cannot remain only in my knowledge. I dlatego ta dziewczynka też podzieliła się z Naamanem tą informacją zbawiającą jego w końcu. That's why this girl had shared this information, this salvation information, with that man. To, co ta dziewczynka zrobiła, jest niczym innym jak ewangelizacją. What this girl has done is nothing else but spreading the gospel. Jak dzieleniem się dobrą nowiną. As sharing the good news. O zbawiającym, oczyszczającym Bogu. About saving God that can cleanse us. Ale niekiedy my boimy się tego słowa. But often we are afraid of this. Boimy się tego słowa, bo niekiedy wydaje nam się, że to nie jest moja działka. We are afraid because we say this is not our little square. Inni może się dobrze w tym czują, ale ja się w tym dobrze nie czuję. Perhaps others feel more comfortable doing it, but I don't feel good. Ale chciałem dzisiaj wam powiedzieć, przedstawić wam 6 stylów ewangelizacji. But I'd like to present to you 6 different styles of evangelism. Bóg nigdy nie dzieli się, nie daje nam czegoś do podzielenia się, jeżeli nie obdarzył nas możliwościami, środkami. God never gives us something that we can share without giving us the abilities to do so. To, co ta dziewczynka zrobiła, reprezentuje styl służby ewangelizacyjnej. What this girl has done is represents a style of service of sharing the gospel. Ona po prostu robi, sprząta, pomaga tej rodzinie. She's simply doing what she's been told. She cleans up, she's helping that family. A we właściwym czasie jedno zdanie, które wypowiedziała, a zrobiło tak niesamowitą różnicę w życiu Naamana, który poznał Boga Izraela. And at the one sentence spoken at the right time has made such a difference in the life of Naaman. Dorcas jest kolejną z osób, która reprezentuje ten styl służby ewangelizacyjnej. Dorcas is another person who represents this form of sharing the gospel. W Dziejach Apostolskich 9:36 czytamy, że życie Dorcas było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, których dokonywała. In the book of Acts, chapter 9, we read that her life has been filled with good deeds that she did for others. Ludzie mający ten styl ewangelizacji nie służą innym zamiast ewangelizować. Raczej ewangelizują przez swoją służbę. People that have got this style of evangelism do not do so by preaching, but they do so by sharing and doing things for others. Praca Tabity w naszym kościele jest kolejnym przykładem właśnie takiej służby. The work of Dorcas in our church is not an example of this kind of service. Wy wszyscy, którzy robicie, tyle czasu spędzacie tutaj w tym małym pokoiku, wysyłając paczki, dzieląc się tymi różnego rodzaju rzeczami, które my mamy. Some of you who spend so much time in that little room up there, preparing things, sending out parcels and helping others that are in need. Jest to niesamowicie ważna praca ewangelizacyjna. It is an incredibly important way of our sharing of our gospel. Praca, która charakteryzuje się służbą. A work which is characterized by service. A kolejnym stylem ewangelizacji moglibyśmy powiedzieć jest osoba czy kobieta z Ewangelii Jana 4 rozdziału. Another style of evangelism is a lady from the 4th chapter of the book of John. Jest to zapraszający styl ewangelizacji. It is an inviting style of evangelism. To jest też niesamowita historia. This is an incredible story. W środku dnia, wiecie, mamy kobietę, która przychodzi z naczyniem, żeby nabrać wody, żeby nikt inny jej nie widział. In the middle of a day, a woman comes to fill a pitcher of water during that time, so nobody else could see her. 4 rozdział Ewangelii Jana, możecie otworzyć i śledzić to też. Gospel of John, chapter 4. You can open your Bibles and follow us. I oczywiście Chrystus, to jest też kolejna ciekawa rzecz, że niekiedy, kiedy chcemy ludziom coś dać, a ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że tego potrzebują. And sometimes when we want to give
things to people and they don't even realize they need it. Jezus to co robi, to prosi o pomoc tą kobietę. Jesus, what he does, he's asking this woman for help. Mówi, daj mi trochę wody. He says to her, give me some water. Jak ty możesz, Żyd, pytać mnie o wodę? Ja jestem Samarytanką. And she says, how can you as a Jew ask me for water, for I'm a Samaritan? I wiecie, ta cała historia prowadzi do tego, że ta kobieta po rozmowie z Chrystusem, który powiedział jej wszystko, co ona zrobiła i wiedział o niej wszystko. And at the end of the story, after Jesus has spoken to the woman and told her that he knows about the whole, her whole life, everything she's done. Powiedział jej o tych wszystkich jej personalnych problemach. He told her about her personal problems. O jej stylu życia. About her lifestyle. Ona mówi, w 29 wersecie możemy widzieć, kiedy jest już przekonana, kim Jezus jest. Widzi, że on jest Mesjaszem. And in the verse 29 we can read, and when she's convinced of who Jesus is, she knows that he's a Messiah. A biegnie do swoich ludzi. She runs to her people. Zauważcie, zostawiła swoje naczynie, wcześniej szła do tej wody i obawiała się, żeby ją nikt nie widział. She leaves the pitcher and before she was afraid that nobody would see her. A teraz zostawiła swoje naczynie i biegnie do swojej wioski. And now she leaves the vessel and she runs to her village. I krzyczy na całe gardło do wszystkich. And she's screaming out at top of her voice to everyone. Werset 29. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Mesjaszem? Come, see a man who told me all things that I have ever did. Could this be the Christ, the Messiah? Niektórzy ludzie potrafią w szczególny sposób zainteresować innym tym, w czym oni partycypują. Some people have got this great ability to get other people interested in what they are doing. Jeśli wykorzystują oni ten dar, to mogą mieć niesamowicie duży wzrost na rozwój Królestwa Bożego. If they use this gift, then they can have a great influence in expanding the kingdom of God. To wszystko, co muszą zrobić, to jest zaproszenie innych do partycypowania w czymś, co jest szczególną rzeczą. All that they need to do is to invite others to participate in what is a special thing. Chodźcie, zobaczcie, co się dzieje w naszym kościele jutro. Come and see what is happening in our church tomorrow. To jest właśnie ten styl ewangelizacji. This is a style of sharing the gospel. Zapraszający styl ewangelizacji. The inviting style of gospel. Kilka lat temu zrobiono survey w Stanach. Several years ago they did a survey in the United States. Pomiędzy ludźmi, którzy nie mieli żadnego kontaktu z kościołem. Between people who had no contact with the church. To survey wskazało, że 25% z tych ludzi przyjęłoby zaproszenie do kościoła, gdyby ich przyjaciele kiedykolwiek starali się ich zaprosić. 25% of those people stated that they would accept an invitation from their friend if they had ever bothered to invite them. Wyobrażacie sobie? Can you imagine that? Co czwarta osoba. Every fourth person. O, powiedzmy, Stany są bardziej takie religijne. Może w Australii jest troszeczkę inaczej. Ludzie są bardziej sekularyzowani. Well, United States is more religious. Australia is more secular. Niech to będzie co druga osoba. May this be every other person. Czy wyobrażacie sobie, że co druga osoba, gdyby była zaproszona, przyjęłaby takie zaproszenie, żeby być częścią społeczności kościoła? Can you imagine every other person when they are invited, they would love to accept that invitation to become part of a church? Niesamowite. Wiecie co, mój tato nie jest osobą, która powiedzmy tak chodzi i głosi i mówi, lubi rozmawiać. My father is not a person that would go and preach and like to talk. To nie jest jego styl. That's not his style. Ale zawsze ze sobą gdzieś w samochodzie ma różnego rodzaju ulotki. But at all times in his car he's got some kind of leaflets. I jeżeli coś się dzieje, and if there's anything happening, to zawsze stara się wyjąć coś i mówi, słuchaj, dzieje się tutaj to, to, to i to. Musisz tam koniecznie być. Ja tam też będę. And when he meets someone, he pulls out a leaflet or brochure and says, this or that is happening. You must be there. I will definitely be there also. To jest jeden ze stylów ewangelizacji. That's one style of sharing the gospel. Będę mówił o kolejnej kwestii. Przyjacielski styl ewangelizacji. Another style is a style of being friends, friendly. Jest to styl, który Mateusz reprezentuje w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. And it's a style that we read in the Gospel of Matthew in chapter 5 about. Od 27 wersetu możemy właściwie przeczytać, co tam się dzieje.
And from verse 27 we can read about what is happening up there. Jezus przychodzi i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego przy komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za nim. Zauważcie dalej, co się dzieje. Jesus was walking past and he saw a Levi who was a tax collector. And take note what is happening then, after that. 29 werset. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A była tam spora rzesza celników oraz innych, którzy zasiadali z nim do stołu. At Gospel of Luke, chapter 5, verse 29. Then Levi gave him a great feast in his own house, and there was a great number of tax collectors and others who sat down with them. Ta impreza została zorganizowana w konkretnym celu. This party has been organized for a specific reason. Aby koledzy Mateusza mogli nawiązać kontakt z Chrystusem, który odmienił Mateusza życie. So that Levi's or Matthew's friends could be invited to meet Jesus, who had changed his life. Wszyscy budują kontakty ze sobą nawzajem, ale ludzie posiadający ten przyjacielski styl ewangelizacji. Everyone builds some sort of contact with others, but people that have got this ability to cultivate these special friendships. W szczególny sposób, dzięki bliskiej znajomości, mogą zachęcić swoich przyjaciół do osobistego, życiowego spaceru z Jezusem. So through their contacts, they are able to invite and encourage people to have this special relationship with Jesus Christ. A to jest niesamowite. Miałem taką, czy mam w zasadzie w Szwecji taką znajomą? I know a person in Sweden. Która zawsze, kiedy cokolwiek robiła, cokolwiek było związane ze zborem. That every time when she did anything that was involved with the church. To mówiła swoim znajomym: wy musicie w tym partycypować. And she would tell her friends, you must participate in that. Kiedy stworzyła małą grupę, mówi: słuchajcie, robię małą grupę, zapraszam was, chcę, żebyście wy tam byli. When she was developing a small group, she said, listen, I'm creating a little group, you must be there, you must be part of it. Po to, żeby ci ludzie mogli w jakiś sposób dotknąć sami Jezusa też. So that these people might be able to touch Jesus also. Jest to ten przyjacielski kontakt, który mamy z różnego rodzaju this ludźmi. This is the friendly touch that we have got with other people. Kolejny styl ewangelizacji, o którym chciałbym dzisiaj another powiedzieć. Another style of sharing the gospel that I'd like to mention. To jest dzielenie się doświadczeniami. Is to share our experiences. Jest to chyba najstarszy styl dotarcia do drugiej osoby. It is probably the oldest way of reaching another person. Zauważcie, można powiedzieć od samego początku, kiedy tylko otworzycie Pismo Święte. And you'll read about it from the very beginning when you just open your Word of God. W piątej księdze Mojżeszowej. In the book of Deuteronomy. Od 20 wersetu będę czytał. Starting from verse 20. Do 22. Chapter 6, 20-22. A gdy syn twój zapyta cię kiedyś, jakie jest znaczenie tych słów, świadectw i nakazów, które wam zlecił Pan Bóg nasz? Odpowiesz swemu synowi: byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką, uczynił na oczach naszych znaki i cuda i wszelkie przeciwko Egiptowi i faraonowi i całemu jego domowi. When your son asks you in the time to come, saying, what is the meaning of the testimonies, the statutes, the judgments which the Lord our God has committed you? Then you say to your son, we were slaves of Pharaoh in Egypt. And the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed us signs and wonders before our eyes, great and severe, against Egypt, Pharaoh and all his household. Podziel się swoim doświadczeniem. Share your experience. Ponieważ Bóg dokonał czegoś szczególnego w twoim życiu. Because God has done something special in your life. Nie trzymaj tego dla siebie samego. Don't keep it for yourself. Rozpocznij od dzieci w swoim domu. Start with the children in your home. Żeby oni wiedzieli, dlaczego ty chcesz być dzieckiem i naśladowcą Boga. So they know why you want to be the follower and the child of God. Podziel się doświadczeniami, które miałeś z Bogiem. Share your experience that you have had with God. Wiecie co? I mamy taką historię w Ewangelii Jana także. We've got another story in the Gospel of John. Jest to człowiek, który jest ślepy. It's a person, a blind person. Człowiek od urodzenia jest ślepy. He was blind from his birth. Nigdy nie widział. He never saw anything. I zobaczył Jezusa. I spotkał Jezusa. And then he met Jesus. I Jezus oczywiście dokonał cudu. Spowodował, że ten człowiek zaczął widzieć. And Jesus performed a miracle. He caused this person to be able to see. Ale faryzeusze nie byli pewni, czy to dobrze. W zasadzie byli źli, że coś takiego miało miejsce. And Pharisees were not sure whether this was the right thing, and they were
upset that such thing had occurred. Ponieważ nazywali Jezusa grzesznikiem. Because they had called Jesus a sinner. A grzesznik tego nie może robić, and takich cudów. Sinner cannot perform miracles. I zauważcie, co tutaj jest powiedziane. Jak ten człowiek, który jest od urodzenia ślepy. And take note what is being said about this person who was blind from the birth. Co on mówi? What does he say? On nie zna żadnej ciężkiej teologii. He does not know any serious theology. On nie wdaje się w jakieś dyskusje. He doesn't get involved in some sort of discussion. To, co mówi, to what jest to, co Bóg dokonał w jego życiu. What is what God has done in his life. 9 rozdział Ewangelii Jana, 15 werset. The Gospel of John, chapter 9, verse 15. I znów faryzeuszy pytali go, w jaki sposób przejrzałeś? Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. He said to them, he put clay on my eyes and I washed and I see. Cóż za proste. How simple. Ale jest to doświadczenie, które musi być komunikowane. But it's an experience that needs to be communicated. 24 werset znowu mówi, po raz kolejny, ponieważ wciąż nie ufają słowom tego człowieka. Verse 24 says again, because they still don't believe the words of this man. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, daj Bogu chwałę, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, że byłem niewidomy, a teraz widzę. So then again they called the man who was blind and said to him, give God the glory. We know that this man is a sinner. Żyjemy w świecie, gdzie ludzie przestali się interesować tylko i wyłącznie intelektualnymi elementami naszego funkcjonowania. We are living in a world that people have stopped caring about the intellectual knowledge of our character. Ludzie chcą wiedzieć, że to funkcjonuje w twoim życiu. They want to know that this is functioning in your life. Jeżeli to jest dobry koncept, ale nie funkcjonuje, trzymaj to w ogóle, nawet o tym nie mów. If this is a concept, good concept, but it's not functioning, don't bother talking about it. Ale jeżeli to funkcjonuje w twoim życiu, nie trzymaj tego dla siebie. But if it works in your life, don't keep it to yourself. Czy Bóg jest żywym Bogiem? Pytam się was. Is God a living God? I'm asking you. Czy jest żywym Bogiem, czy nie jest? Is he alive or not? Jeżeli nie jest żywym Bogiem, to co my tu w ogóle robimy? If he is not a living God, then what are we doing here? Ale jeżeli jest żywym Bogiem, nie możemy zamknąć ust naszych. But if he is a living God, then we cannot close our mouths. Tylko dzielić się doświadczeniem z tym właśnie żywym Bogiem. Then share our experience of this living God. Czy zrobił coś dla nas w życiu? Has he done anything in our life? Tak wielu osób nie wie o tym. So many people don't know about it. Wiecie co, nieraz odwiedzam niektórych z was i macie tak wspaniałe, niesamowite historie, and które mnie budują. Sometimes I visit you and you've got such wonderful stories, histories that are building me. Bo są to doświadczenia żywego Boga. Because these are experiences of a living God. Rzeczy, które się w waszym życiu wydarzyły niedawno, to nie były 2000 lat temu, to było parę lat temu, to było wczoraj może. Things that have happened in your life recently, not 2000 years ago, but a few years ago, or maybe even yesterday. Dzielenie się twoim doświadczeniem z żywym Bogiem, to jest właśnie styl ewangelizacyjny. Sharing your experience with the living God, this is a style of spreading the gospel. Podzielmy się tym. Do it. Jest kolejny styl intelektualny. Another style is the intellectual one. Wiecie, kiedy pójdziemy do Dziejów 17 rozdziału, Acts chapter 17. Tam od 22 wersetu możemy czytać. And then there from verse 22 we can read. Jest to apostoł Paweł, który przychodzi do Aten. This is apostle Paul who comes to Athens. Ateny, miejsce, gdzie jest wielu filozofów i myślicieli. Athens, a place where there are many philosophers, many great thinkers. Centrum uniwersyteckie. A centrum of education, university, so to say. To jest właśnie miejsce, gdzie tam apostoł Paweł komunikuje w taki sposób. This is a place where apostle Paul communicates in such. Czytam od 22 wersetu. I'm reading from verse 22. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stojący w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świątynie, jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam ogłoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi
z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga. Czy nie znajdą Go niejako po omacku? Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Chapter reading from verse 22 to 27. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription, 'To the unknown God.' Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you, God who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Nor is he worshipped with man's hands, and though he is indeed anything, since he gives all life, breath, and all things. And he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined the preappointed times and boundaries of their habitation, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us." Mówi do grupy filozofów, dla których styl intelektualny jest najbardziej właściwy. He's speaking to a group of philosophers to whom intellectual approach is the most appropriate. Paweł często używa tego stylu, ponieważ jest biegły w nauce i filozofii. Paul often uses this style because he's well learned, he's well taught. Rozpoczyna z nieznanym Bogiem i buduje logiczny argument na bazie faktów, komunikując zmartwychwstanie Jezusa. He starts with a very logical argument, and then he's building up on the basis of facts, showing him the living Christ. Jest to styl ludzi, którzy lubią logiczne i analityczne podejście do życia. This is a group of people that like logical and analytical approach to life. Kochają debatować. They love to discuss, to debate. Pracować z konceptami. To work with various concepts. Szukający odpowiedzi na pytania dlaczego. Seeking the answer to a question, why? Jak możesz być tego pewien? How can you be sure of that? A lubią pytać, a co ty o tym myślisz? They like to ask the question, and what do you think of it? Są to właśnie ludzie, którzy zajmują się tym umysłowym elementem naszej egzystencji. These are the people that are interested in the intellectual approach or cognitive approach to our life. A ostatnim stylem ewangelizacji jest to konfrontacyjny styl. Last style of evangelism is the confrontational style, którym ja chciałbym wam tu przedstawić. Which I would like to present to you. Ten styl konfrontacyjny jest widziany bardzo wyraźnie w życiu apostoła Piotra. This style of confronting is very clearly seen in the life of Apostle Peter. Możemy to widzieć w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. We can see it in the second chapter of Acts. Piotr staje przed tysiącami ludzi. Peter stands before thousands of people. W mieście, które w parę tygodni wcześniej ukrzyżowało Jezusa. In a city that few weeks ago had crucified Jesus. I konfrontuje ich z prawdą o Mesjaszu, którego właśnie oni zabili. And he confronts them with the truth of Messiah that they had just killed. Piotr nie wygładzał w swoim przemówieniu realiów tamtych wydarzeń. He did not try to cover up the realities of those events. W 14 wersecie czytamy. In verse 14 we read. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem: mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Verse 14 we read. And Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them: Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Mówi do nich dosyć mocno. And he speaks strongly to them. Styl ten jest częściowo częścią osobowości Piotra. This style is part of Peter's character. To on jest pierwszy, aby wyskoczyć z łodzi. He is the first one to jump out of the boat. To on jest pierwszy, żeby chodzić po wodzie. He is the first one to walk on the water. To on jest pierwszy, żeby wyciągnąć miecz i uciąć ucho osobie, która chciała pojmać Jezusa. He is the first one to take his sword and cut the ear off a person that was trying to get Jesus, arrest Jesus. Styl konfrontacyjny jest dla Piotra naturalnym, bo wiąże się z konfrontacyjną naturą Piotra. The confronting style is natural to him because it's part of Paul's nature. Bóg nie chce czynić
niczego w naszym życiu niewygodnym. God does not want to do anything that's uncomfortable in our lives. Domagając się rzeczy, z którymi nie moglibyśmy sobie poradzić. Expecting things that we cannot cope with. Rzeczy dziwnych lub niemożliwych. Strange or impossible things. Chce, abyśmy się podzielili dobrą nowiną z innymi. He wants us to share the good news with others. W takim stylu, jaki jest wygodny dla nas. With a style that is comfortable for us. Który jest stylem satysfakcjonującym i dającym radzieję, dającym nadzieję i radość nam wszystkim. A style that is satisfying and giving us hope and happiness. Abyśmy mogli obdarować innych tą nadzieją, jak mała dziewczynka obdarowała Naamana. So we can give this hope to others as this little girl gave hope to Naaman. Myślę o tej nadziei w kontekście szczególnie jutrzejszych wydarzeń. And I'm thinking of this hope in the light of tomorrow's events. Mamy ludzi, którzy mają różne style tej radosnej komunikowania radosnej nowiny. We've got people that have got various styles of sharing this happy news. I mam nadzieję, że będziecie tam. And I hope that you will be there. W różny sposób docierać do różnych ludzi. With various ways touching various people. Będziemy mieli przywilej gościć wielu przyjaciół, sąsiadów i gości. We'll have an opportunity to have many friends, neighbors and guests. Dzielić się czasem, posiłkiem, społecznością. We'll be sharing our time, our meal, our friendship, companionship. Mam nadzieję, że wszyscy wykorzystamy to. I hope that we will all take part in it. W budowaniu nowych kontaktów. In building new friendships. Dzieleniu się Bożymi darami. Sharing God's gifts. W które Bóg nas wyposażył. Which God has given to us. Realizując nasze powołanie. Realizing our calling. Niech Bóg w tym wszystkim nam dopomoże. May God help all of us with that. Amen. Amen.